Cześć! W dzisiejszym filmiku powiem o diecie eliminacyjnej i pracy z dietetykiem. Zapraszam! Diety eliminacyjne są potrzebne w niektórych przypadkach, w niektórych sytuacjach, schorzeniach i wprowadzamy je po to, żeby proces zdrowienia u danej osoby przebiegał sprawniej, korzystniej, swobodniej i żeby wszystkie jakby te połączenia rzeczy, które wprowadzane w danym momencie ze sobą spójnie pracowały. Diety eliminacyjne są takim procesem, który albo jedni wprowadzają bardzo rygorystyczne zmiany, albo inni nie wprowadzają tak naprawdę niczego, nic nie eliminują. Są dwie jakby takie nurty, które ja obserwuję, natomiast musimy pamiętać o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że każdy organizm jest inny. I te diety eliminacyjne powinny być dostosowywane do danej osoby, do jej funkcjonowania, do jej objawów i do jej jednostek chorobowych. Nie powinniśmy wykluczać produktów tak po prostu, bo większość wyklucza te produkty, więc ja sobie też te produkty wykluczę, bo możemy sobie takimi eliminacjami zrobić krzywdę. Dlatego, że zabierając jakiś produkt z naszej diety codziennej, powinniśmy wprowadzić zamiennik, który jednak będzie balansował nasz sposób żywienia na odpowiednim poziomie. Tutaj jest bardzo ważne to, żebyśmy nie doprowadzili się do jeszcze większych niedoborów składników odżywczych, które już chory organizm często posiada. Więc żeby ten balans został zachowany, powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do każdych eliminacji. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, w którym chciałabym, żebyście bardzo fajne narzędzie wykorzystywali w swoich obserwacjach codziennych. Ja wykorzystuję to narzędzie w pracy z podopiecznymi. Każdy mój podopieczny praktycznie dostaje taką tabelę, chyba że naprawdę nic mu nie szkodzi z produktów, które spożywa i możemy sobie po prostu jadłospis dowolnie tworzyć, to wtedy tej tabeli oczywiście nie wykorzystuję. Ale większość moich podopiecznych ma jednak kłopoty z przewodem pokarmowym, stąd też stworzyłam takie narzędzie. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocne. Ale zacznijmy od początku. Przed podjęciem decyzji o tym, jakie produkty z diety chcielibyśmy wyeliminować, czy musimy wyeliminować, musimy poznać funkcjonowanie organizmu i przyczynę występowania tych dolegliwości. Tutaj może być wiele aspektów. To mogą być kłopoty z trawieniem. To może być sytuacja, kiedy nieodpowiednio podchodzimy do zasad higieny jedzenia. Jemy za szybko, jemy w pędzie, jemy niezbilansowane posiłki, których wartości są ujemne. Tam mamy składniki, których nie do końca one powinny być ze sobą połączone. Obróbka termiczna może być niedostosowana do nas, też mogą tutaj być różne powikłania. Oczywiście wszelkie jednostki chorobowe czy schorzenia związane z całym przewodem pokarmowym, czy tutaj mamy na myśli refluks, czy mamy nadżerki, mamy stany zapalne żołądka, czy stany zapalne w obrębie dalszych części układu pokarmowego, czyli tutaj jelit, SIBO, SIFO, IMO, tutaj możemy sobie wymieniać tych jednostek, tych schorzeń bardzo dużo. Wszystko zależy od tego, z czym mamy kłopoty i na jakiej części przewodu pokarmowego te dysfunkcje występują. Te wszystkie elementy są nam niezbędne do tego, żebyśmy właśnie nie wprowadzili za dużych eliminacji żywieniowych, tylko minimalne po to, żeby nasz organizm wyciszył niektóre dolegliwości, ale z drugiej strony również, żeby nie było niedoborów. Tutaj też dużym elementem są zmiany histaminowe, elementy związane z tym, że nasz organizm na produkty z wysoką histaminą też będzie reagował. Też trzeba dostosować ich rodzaj i ewentualnie zdecydować się na pewną eliminację. Jeżeli już ten pierwszy element związany z diagnostyką, związany z obserwacją, z takim szukaniem przyczyny mamy za sobą, oczywiście ja tutaj wymieniłam tylko kilka rzeczy, to może być dużo więcej schorzeń, ale wszystko zależy tutaj od pracy w gabinecie, to kolejnym takim krokiem jest praca z dzienniczkiem żywieniowym. Ja na temat dzienniczka żywieniowego już kiedyś Wam nagrywałam film, więc zostawiam tutaj link. Możecie sobie to również odsłuchać. My mamy takie narzędzie w naszej aplikacji Pogotowie Dietetyczne, więc super narzędzie elektroniczne, które macie pod ręką cały czas w telefonie. Możecie sobie tam zaglądać i wpisywać rzeczy, a to nam pomaga w tym, żebyśmy widzieli, ja żebym widziała później w pracy, w gabinecie, po których produktach dana osoba ma dolegliwości i też czy ta dieta jest w odpowiedni sposób skonstruowana. Jeżeli chciałbyś właśnie sobie to omówić z dietetykiem, umów się na jednorazową konsultację. Ja z chęcią przejrzę dzienniczek i powiem, nad czym trzeba pracować, co trzeba zmienić, ewentualnie co dodać, co ująć, jak to zbilansować, żeby nasz organizm funkcjonował poprawnie.
I ten dzienniczek żywieniowy pomaga nam również w tym, że jak wypiszemy sobie poszczególne produkty i mamy już określony plan działania tej diety eliminacyjnej, wiemy, które produkty, które grupy produktów trzeba wykluczyć, to po pewnym czasie i zakładając sobie eliminację, mamy różne też jakby określenie czasu eliminacji. Mamy 4 tygodnie, 6 tygodni, 8, czasami 3 miesiące, czasami 6 miesięcy. Tu jest ten czas określany w zależności od tego, ile mamy schorzeń, ile mamy kłopotów zdrowotnych, no i jak też pacjentka czy podopieczny reaguje na wprowadzone działanie. Jeżeli już zakładając ten czas eliminacji, jesteśmy już po tym czasie, to wprowadzamy kolejne narzędzie, które nazywa się tabelą produktów dozwolonych. To jest ta tabela, z którą ja lubię pracować. Wcześniej chyba powiedziałam, że to była tabela produktów dozwolonych, a powinnam powiedzieć, że to jest tabela produktów wytwarzających dolegliwości w organizmie. I żeby to sobie narzędzie stworzyć w domu, wystarczy kartkę A4 podzielić na 3 kolumny. W pierwszej to mamy kolumnę tak zwaną zieloną, gdzie mamy produkty dla nas bezpieczne, nie wywołujące dolegliwości, które możemy sobie swobodnie w odpowiedniej ilości jeść. Takiej ilości, która dla nas będzie adekwatna. Druga tabela to jest pomarańczowa, gdzie tutaj mamy produkty, które wytwarzają nam dolegliwości, które wywołują jakieś objawy i raczej one są pod naszym obserwacją. I dalej mamy tabelę taką czerwoną, która świadczy, tam będą produkty, które wywołują u nas dolegliwości, bardzo silne, powoduje nawet do takiego stopnia, że mamy mdłości, nudności, biegunki, bóle głowy. Więc to są produkty, które wytwarzają nam problem i raczej ich w naszej diecie będziemy bardzo, bardzo unikać. Natomiast z tabeli tych produktów zielonych i pomarańczowych będziemy skonstruować odpowiedni sposób żywienia, odpowiednią dietę i na bazie tych produktów również będziemy bardzo mocno pracować. Tutaj w tej tabeli też istotnym elementem będzie to, żeby wpisywać ilość produktów, która jest zjedzona, bo na przykład 1/2 awokado będzie wywoływała dolegliwości, natomiast 1/4 awokado już nie. Obróbka termiczna to jest kolejny element, który jest tutaj ważny, bo na przykład surowa cebula będzie wywoływała dolegliwości, duszona, pieczona już nie. I tutaj też ilość ma duże znaczenie, że połówka cebuli będzie ok, cała już jest za dużo, już mamy jakieś problemy ze wzdęciami, z problemami wypróżnieniowymi. Więc też te komentarze tam są bardzo istotne. I po co nam ta tabela, się tak pewnie zastanawiacie. Pamiętajcie, że nasz organizm potrzebuje, w sumie nasze jelita i mikrobiom jelitowy bardzo lubi różnorodność. I żeby na tych dietach eliminacyjnych nie spowodować jeszcze kolejnego kłopotu w tym, że nasz organizm bardzo się przyzwyczai i może być nadwrażliwy na kolejne produkty żywieniowe, to staramy się jednak te produkty chociaż w tej minimalnej ilości tolerowanej indywidualnie przez Ciebie wprowadzać. Stąd też ta praca nad tą tabelą jest niesamowicie ważna, żebyśmy mogli być elastyczniejsi w tworzeniu jadłospisów, w tworzeniu zaleceń żywieniowych. Pamiętajcie też, że takie stworzenie jadłospisu czy zaleceń żywieniowych to nie jest jedne stworzone i do końca życia ja w ten sposób mam się żywić. My tutaj musimy być bardzo elastyczni i aktualizować to, co jemy pod względem kilku czynników, które zmieniają się wraz z czasem. To jak my się czujemy, jakie mamy wyniki badań, jakie mamy niedobory, co się dzieje z naszymi jednostkami chorobowymi i wtedy trzeba reagować dietetycznie. Czy musimy bardziej iść na dietę skupiającą się przeciwzapalnie, bardziej rygorystyczną, bo po niektórych produktach mamy dolegliwości, czy możemy, mamy przestrzeń na to, nasze zdrowie jest na stabilnym poziomie i możemy sobie niektóre produkty w naszym jadłospisie wprowadzać. Tu nie możemy się trzymać, że to mogę tylko to jeść, tego nie mogę i nigdy tego nie zjem, tylko chodzi o to, żeby tak wyczuć swój organizm, tak się go nauczyć, żeby wiedzieć, w którym momencie, które produkty możemy wprowadzać. Często podczas pracy w gabinecie zauważam, że kiedy trafiacie do nas, kiedy chcecie z nami rozpocząć współpracę, oczekujecie od razu gotowego jadłospisu, który będzie po prostu rozpisaną kartką A4, i tyle. I na tym nasza praca się kończy. Ja bym powiedziała, że nasza praca się dopiero wtedy zaczyna. Od tego pierwszego sposobu żywienia, od tych pierwszych sugestii żywieniowych z mojej strony i później za każdym razem z konsultacji na konsultację my musimy być elastyczni i modyfikować to, co się dzieje
w naszym jadłospisie pod względem funkcjonowania organizmu. Więc praca na tym, żeby indywidualnie stworzyć sobie swój system żywieniowy, musi trochę potrwać. Musimy się wtedy nauczyć cierpliwości, ale naprawdę warto to zrobić, bo wtedy nasze zdrowie się odwdzięczy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że będzie przydatne to narzędzie w postaci tabeli, o której mówiłam. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze spostrzeżenia, czy pracowaliście już z takim systemem. No i oczywiście do usłyszenia w następnym filmiku.